Legatury w Ciechanowie i dzisiaj jestem u Państwa z pismem od prezesa Rady Ministrów, pana premiera Mateusza Morawieckiego, który w dniu wczorajszym wyznaczył panią Dorotę Suzdę do pełnienia obowiązków i wykonywania zadań i kompetencji burmistrza miasta Pułtuska w okresie tymczasowego aresztowania burmistrza miasta Pułtuska, pana Krzysztofa Nuszkiewicza, jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia mandatu pana burmistrza. Jest to upoważnienie związane z tym, by miasto i sprawy w urzędzie mogły toczyć się zgodnie z normalnym trybem. Mam nadzieję, że pani burmistrz będzie od tej chwili dobrze kierować sprawami miasta na ten czas i dzięki temu miasto będzie mogło normalnie funkcjonować. Tego pani Dorotko życzę, wszystkiego dobrego na ten trudny czas życzę i oby i urząd, i mieszkańcy. Dziękuję. Chcę Państwa zapewnić o tym, że chcę, żeby sprawy w mieście, tak jak pan dyrektor powiedział, biegły bez przeszkód, żebyśmy mogli realizować i bieżące zadania, i przyszłe inwestycje, żeby mieszkańcy miasta czuli się bezpiecznie. Radni, pracownicy Urzędu Miejskiego. W związku z tym, że od dzisiaj jest sytuacja dla nas wszystkich nowa, będzie pani zarządzać na najdłuższym rynku w Europie. W Urzędzie Miejskim w Pułtusku. W pięknym mieście. Tak. Liczącym 24 tysiące mieszkańców, 18 tysięcy to miasto. Głównymi jednostkami, jakie będą polegać, to cztery spółki miejskie z udziałem procentowym burmistrza miasta Pułtusk. To jest przedsiębiorstwo usług komunalnych, to jest przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, to jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego i przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Również Urząd Miejski mieści się w dwóch lokalizacjach. Jest 9 wydziałów referatów, w tym referatów. Około 95 pracowników zatrudnionych na chwilę obecną. Mamy również szkoły podstawowe. 4 szkoły podstawowe w mieście, 3 szkoły podstawowe na wsi. To jest około 1930 uczniów. Mamy przedszkola publiczne, 4 wszystkich zgromadzonych radnych Rady Miejskiej wraz z panem przewodniczącym. Życzę, aby ta współpraca była bardzo dobra, żeby się ziściły pani plany, które jak gdyby na dobre tego miasta były też sukcesem nas wszystkich. Dziękuję bardzo.